To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol ogłosił zaskakującą decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Jak przekazał w orędziu, powodem było zagrożenie ze strony Korei Północnej oraz sił antypaństwowych. Nie przedstawił jednak szczegółów. My most friends are young like me. Mam znajomych w młodym wieku, którzy służą w wojsku. Niedługo przed wprowadzeniem stanu wojennego otrzymali rozkazy, by być w gotowości. Do końca jednak nie wiedzieli, jakie będą ich zadania. Wygląda na to, że wojsko długo nie wiedziało o zamiarach prezydenta i nie poparło jego działań. Z zewnątrz to wygląda niepoważnie, ale zagrożenie szpiegostwem i działalnością dywersyjną ze strony Korei Północnej jest realne. Jesteśmy wciąż w stanie wojny. Lewicy Partii Demokratycznej zarzuca się sprzyjanie Korei Północnej Chinom czy Rosji, co do pewnego stopnia jest prawdą. Ale Korea Południowa jest demokracją. Prezydent powiedział, że chce łapać szpiegów także w szeregach opozycji. To jest zagrożenie dla demokracji. Tłumaczy Hyunmin Park, ekspert do spraw Azji Wschodniej. Z Seulu zaczęły napływać nagrania żołnierzy na ulicach oraz protestujących Koreańczyków. Parlament 190 głosami podjął decyzję o odwołaniu stanu wojennego. Prezydent zastosował się do tego postanowienia. Najwyżsi rangą współpracownicy prezydenta podali się do dymisji. Nie wiadomo, jaki będzie dalszy los Yoon Suk-yeola. Przeciwne mu siły polityczne złożyły wniosek o usunięcie go z urzędu. By do tego doszło, potrzeba 2/3 głosów w 300-osobowym parlamencie. Jego ugrupowanie, Partia Władzy Ludowej, ma 108 mandatów. Przewodniczący tej partii, Han Dong-hun, ocenił decyzję prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego jako złą. Yoon Suk-yeol jest prezydentem od 2022 roku. Od tego czasu jego popularność spadła z ponad 50% do mniej niż 20%. Partia Władzy Ludowej straciła większość w parlamencie po wyborach w kwietniu. Korea Południowa ma długą historię rządów wojskowych. Część osób dobrze je wspomina i kraj rozwinął się w tamtych czasach. Na przełomie lat 80. i 90. doszło do demokratycznych przemian. Moje pokolenie wychowało się w demokracji i zupełnie nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji. Dodaje Hyunmin Park. Waszyngton wyraził głębokie zaniepokojenie wydarzeniami w Seulu. Korea Południowa pod rządami Yoon Suk-yeola pogłębiła sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ustabilizowała trudne relacje z Japonią oraz potępiła współpracę pomiędzy Pjongjangiem a Moskwą. Rosjanie atakują cywilów w Chersoniu za pomocą dronów. Strona ukraińska twierdzi, że operatorzy trenują w ten sposób na żywych celach. Władze wojskowe w mieście informują, że od połowy lipca doszło do 9,5 tysiąca takich ataków, w których zginęło 37 osób, a około 500 zostało rannych. Eksperci z Centrum Odporności Informacyjnej w Londynie przeanalizowali 90 nagrań z rosyjskich kanałów na Telegramie i potwierdzili ich prawdziwość. Zdecydowana większość ataków dotyczyła samochodów. Jak stwierdzili, uderzanie w ruchome cele trudno jest ćwiczyć w warunkach testowych. Rosjanie zajęli Cherson w pierwszej fazie wojny, ale ukraińskiej armii udało się go odbić 9 miesięcy później. Obecnie rosyjskie wojska są na prawym brzegu Dniepru, przepływającego przez miasto. Didier Reynders, do niedawna europejski komisarz do spraw sprawiedliwości, jest podejrzany o pranie pieniędzy. Belgijska policja przeszukała jego nieruchomości. Służby miały prowadzić śledztwo od miesięcy, czekały jednak na wygaśnięcie immunitetu przysługującego politykowi z racji pełnionej funkcji. Reynders w latach 2007-2011 jako belgijski minister finansów miał wykorzystywać loterię narodową, która mu podlegała, do nielegalnego procederu. W 2019 roku były pracownik belgijskich służb oskarżył Reyndersa o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura jednak umorzyła postępowanie, nie stwierdzając popełnienia przestępstwa. W 2021 roku dziennikarz śledczy Philip Engels wydał książkę Klan Reyndersa, w której zarzuca politykowi wiele nielegalnych aktywności i skandali. Wzrasta wymiana handlowa pomiędzy Chinami a Arabią Saudyjską. Do niedawna opierała się ona głównie na zakupie przez Pekin saudyjskiej ropy. Obecnie znacząco wzrósł jednak eksport z Chin do ponad 40 miliardów dolarów w ciągu 10 miesięcy tego roku, w porównaniu z niecałymi 35 miliardami w analogicznym okresie roku ubiegłego. Chiny od 2021 roku były największym inwestorem w zielone technologie w Arabii Saudyjskiej. Zainwestowały w nie ponad 21,5 miliarda dolarów, prawie dwa razy więcej niż Stany Zjednoczone. Zdaniem ekspertów cytowanych przez Financial Times, Arabia Saudyjska coraz bardziej postrzega siebie jako państwo pozycjonujące się pośrodku, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
Jeżeli polityka Donalda Trumpa nie będzie dla niej korzystna, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, może zagrozić pogłębieniem relacji z Pekinem. Chińskie pieniądze są też mile widziane w Rijadzie, ponieważ przybliżają kraj do realizacji Vision 2030, ambitnego planu modernizacji. Chiny z kolei widzą w Arabii Saudyjskiej partnera w obliczu pogorszenia się relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Dążą też do przejścia na juana we wzajemnym handlu. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.